sobie taki egzamin, tak? Aleksy, jak się nie odzywam, to na wprost, chyba że znaki mówią inaczej, polecenia dotyczą najbliższych skrzyżowań. Jak będzie inaczej, to powiem, o błędach informuję na bieżąco, omawiamy błędy na bieżąco. Kategoria A1, trasa egzaminacyjna. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał. Egzaminator z nami ustalił, jak się nie odzywa, to na wprost. Będziemy wykorzystywać wjazd w tą zatokę i zawrócimy. Tak, czyli pamiętaj, że zawracanie od osi jezdni, trzeba zjechać do osi i dopiero zawracamy, bo w innym przypadku będzie to błąd. Teraz wyjazd, z którym kierunkowskazem? Z prawym, super. Tak, i mieliśmy znak stop, mamy linię zatrzymania, zatrzymujemy się przed linią. Po zatrzymaniu dopiero myślimy o ustępowaniu pierwszeństwa, tak? Dokładnie. Na dwukierunkowej ustawienie przy osi jezdni do lewo skrętu. Pamiętamy o tym, tak, czyli prawidłowo. I pamiętaj, skręt rozpoczynamy w momencie, gdy koło dojeżdża do osi na drodze poprzecznej. Żeby to nie było wcześniej, żeby to nie było za późno, tak? Wtedy te skręty są łatwiejsze. Jak ruch pozwala, rozpędzamy się do 60, ale jak nie pozwala, nie rozpędzamy się, tak? I obserwujemy drogę, obserwujemy znaki. Pamiętaj o tym patrzeniu horyzontalnym, czyli równoległym do nawierzchni, żeby nie patrzeć pod koło, nie patrzeć jak lampa świeci, tylko daleko, a korzystamy również z tego patrzenia rozproszonego, o którym sobie mówiliśmy i ćwiczyliśmy na placu. I mamy rondo, jedziemy na wprost, czyli wjazd bez kierunkowskazu. Wyjeżdżamy oczywiście z prawym kierunkowskazem. Będziemy, Aleksy, cały czas jechać w kierunku Warszawy. Dopóki nie wydam kolejnego polecenia, to jedziemy w kierunku Warszawy, ok? Polecenie w kierunku Warszawy ma na celu nauczyć kursanta patrzenia na drogę, zauważania znaków i oczywiście prawidłowego czytania tych znaków, odbierania tego w odpowiedni sposób. Przypominam, że zatrzymanie następuje na pierwszym biegu, w takim miejscu i w takiej odległości, gdyby auto czy jakiś inny pojazd, który jedzie za nami, nie wyhamował, to żebyśmy mieli miejsce na możliwość objechania stojącej przed nami przeszkody. Na Warszawę, przypominam. Popatrz na znaki, ile pasów jest do lewo skrętu. Dwa by było, tak. Oczywiście można i tutaj błąd robić, nie ma kierunkowskazu przy skręcie. Przecież skręcamy przecięcie, połączenie bądź rozwidlenie dróg mających jezdnię, to skrzyżowanie. Tutaj można było trzymać się cały czas tego samego pasa i jechać tym pasem. Niepotrzebnie go zmieniałem, nie? Popatrzeć najpierw, zanim podejmiesz decyzję, popatrzeć, jakie są pasy. I Warszawa, i zobacz, tutaj mamy podobną sytuację, ale popatrz, też mamy dwa pasy. Też mamy dwa pasy do lewo skrętu. I zdecydowanie tutaj już w tym miejscu... W lewo z Maratońskiej w Waltera Jankę. Pojechanie z tego prawego będzie dużo bardziej... łatwiejszym wariantem. Zdecydowanie, tak. I nie spieszymy się, nie spieszymy się tutaj, tak, bo tu jest bardzo trudny wyjazd. Bardzo trudny wyjazd, także nie spieszymy się. Okej. Tak.
Tak, zgodnie z zasadami ruchu prawostronnego, prawy wolny, wjeżdżamy na prawy. Jak ruch pozwala, przyspieszamy do 60 km. I będziemy skręcać w prawo. I popatrz w lusterko prawe, co z rowerzystami za tobą. Popatrz do przodu i wybiegnij wzrokiem wcześniej na drogę, jakie znaki po prawej stronie są tam ustawione. I jeszcze dobrze by było skręcić głowę w prawo, czy jednak ten rowerzysta z prawej, czyli z tyłu, nie nadjeżdża, tak? I tutaj dobrze jest zwolnić i popatrzeć, tak? Czyli dobrze jest zaakcentować nawet tym hamulcem, że ja widzę wtedy, że zaświeciły się światła stop, że kontrolujesz sytuację na równorzędnym skrzyżowaniu. I pojedziemy w lewo na skrzyżowanie. Bo nie wiemy, co tamten robi za nim. I w prawo pojedziemy. W prawo. Lusterko prawe. Co z tramwajem z tyłu? Do przodu. I przez prawe ramię teraz. Co z tramwajem z tyłu? Czy go na pewno nie ma? Bo mógł być w martwym polu w naszym lusterku. Ale kierunkowskaz przy omijaniu powinien być lewy. No, gdzie? No, tak. Ustaliliśmy, nie odzywam się to na wprost, chyba że znaki mówią inaczej. A znak mówi, zakaz ruchu, pod spodem tabliczka, dotyczy pojazdów nauki jazdy. Ulica Celna. Nagminny błąd właśnie. Ulica Celna i ulica Norwida. I, ale trzeba patrzeć co z lewej, bo tutaj często wymuszają na nas, tak? Także skrzyżowanie, szczególna ostrożność, pamiętać o tym. Nie wierzymy do końca, szczególnie jak są pojazdy. W lewo pojedziemy. Dokładnie. Kierunkowa, czyli ustawienie przy osi i rozglądamy się, pamiętamy, zielone tylko otwiera ruch i podwójna ciągła, koniec egzaminu. Aleksy, nie spieszymy się. Druga sprawa, że ci piesi też mają zielone, trzeba im ustępować w takiej sytuacji, ale podstawowy błąd to machnąłeś po podwójnej ciągłej. No dobrze, że dzisiaj, nie? No, no, szukać tej osi na drodze poprzecznej i koło przednie, jak do niej dojedzie, to wtedy nie ma zagrożenia, tak? Już tą podwójną wtedy na naszej drodze mijasz zazwyczaj. W prawo pojedziemy. I w tym miejscu zapraszam na ciąg dalszy trasy egzaminacyjnej, która pojawi się w następnym odcinku. Jak się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał. Zapraszam na nasze szkolenia nauki i techniki jazdy na motocyklu. Jesteśmy w Łodzi, ulica Pryncypalna 171.